Startujemy. Na Kurpiach, Ostrołęce i w Kadzidle szósty przystanek PAD już właściwie się zaczął, ponieważ już przyjechała grupa sztabowa. Od dwóch dni w Ostrołęce przebywa 150 osób, które przygotowywuje akcję. 5 lipca, dokładnie o godzinie 17, wystartujemy w hali sportowej imienia Arkadiusza Gołasia. Co się będzie działo? Teatr, film, także warsztaty artystyczne, mnóstwo ciekawych spotkań. I tak na przykład już 5 lipca oficjalne otwarcie o godzinie 17, a wieczorem spektakl na krawędzi grupy Audrey Mont z Sokołowa Podlaskiego, a później spotkanie z producentem filmowym Konradem Wojterkowskim. To będzie wieczór. Potem już spotkania z instruktorami. Instruktorów, 35 osób, 35 warsztatów i ich asystenci. Z Brazylii instruktor poprowadzi zajęcia z capoeiry. Ze Słowacji mamy trzykrotnego mistrza Europy i mistrza świata, który poprowadzi hip-hop camp. Także z Berlina przyjeżdża Marta Schuberg i jej warsztat bębniarski, ale także Bernard Schulz, który poprowadzi warsztat teatralny. Fantastyczni instruktorzy z Polski. Robert Osam, warsztaty wokalne znany z polskiej telewizji, jak sądzę, ale także pisanie scenariusza z Katarzyną Kotowską. Roman Holz, teatr zawsze był jego wielką pasją, od 30 lat na scenie warszawskiego Teatru Lalka. Tutaj także na tych warsztatach również drama Elżbieta Kołodziej-Kiska, warsztaty dziennikarskie, warsztaty plastyczne. Warto powiedzieć, proszę Państwa, tutaj do Ostrołęki przyjeżdża Jerzy Kalina. Fantastyczna postać w obszarze właśnie takiego działania jak performance. To artysta, rzeźbiarz, człowiek znany za granicą, ale także realizator wielu fantastycznych przedsięwzięć w naszym kraju. To wszystko już od jutra i warto przyjść. Gdzie? Kilka scen. Tutaj w hali sportowej Gołasia także filmy, także kino profilaktyczne i tutaj warsztaty artystyczne, ale w OCK, gdzie zapraszamy na scenę OCK, spektakl chociażby 8 lipca, Anna Samusionek, monodram Narkomanka. To zawodowe przedstawienie, ale również Teatr Mamro z Warszawy z komedią, czyli gramy w różną stronę. Również scena Oczko, gdzie zapraszamy serdecznie także na spektakl kurpiowski, bo dodajmy, że grupa Alternatywa, stąd z Ostrołęki, wystawi spektakl Cela. To na scenie Oczko. I wreszcie ta scena tutaj, gdzie jesteśmy przy hali Gołasia vis-a-vis liceum numer 1, liceum ogólnokształcące, w której hali sportowej tegoż liceum powstanie sala teatralna. Bardzo dużo przedstawień profilaktycznych, chociażby takie jak Kopciuch. To właściwie klasyka literatury klasycznej, takiej literatury resocjalizacyjnej. Teksty Janusza Głowackiego wystawi go Teatr Kotłownia z Ostrowie Mazowieckiej. Rozmowy korczakowskie poprowadzi Jakub Śpiewak, pasjonat Korczaka i twórca fundacji KitProtect.pl. To on zaprasza na rozmowy o Korczaku, o jego myśli i o tym, co z tej myśli dzisiaj zostało. Rozmowy filozoficzne nocą, 23, w Zespole Kolegiów Nauczycielskich, gdzie będą odbywały się warsztaty w większości, także nocne rozmowy filozoficzne. Także filozof, prezydent miasta Ostrołęka, Janusz Kotowski. A zatem, jeżeli Państwo mieszkacie w Ostrołęce, czy też mieszkacie Państwo w powiecie ostrołęckim, blisko czy daleko, warto przyjechać. Serdecznie zapraszamy do sceny OCK, do sceny Oczko, do hali Gołasia i do sceny PAD w liceum ogólnokształcącym numer 1. Tutaj wszystkie te realizacje. Będzie nam bardzo miło Państwa gościć. Serdecznie zapraszamy.